okej, okay, a my spotykamy się po przerwie, by zanurzyć się po raz kolejny w świat Niemców. Co tam jeszcze z ważnego? Bzdur i nie ukrywajmy tandety. Na szczęście mogę tak mówić, bo za grę nie zapłaciłem, dostałem ją od Electronic Arts Polska. Którzy chcielibym się do niej wypowiadał pozytywnie, więc mam nadzieję, że nie widzą tego materiału, ale nie możemy kłamać na ten cały, jak to się nazywa, ten syf. Medal of Honor to jest dziwne, to jest strasznie dziwna gra z pogranicza porażki. Plus jest jedna ciekawostka, ona wyszła na Questa jako tytuł całkowicie osobny. Jestem ciekaw, jak to tam działa. Teraz tak, trudne rzeczy. Jak u pana Marka? Dobra, inne. Szukamy Steama. Jest. I jedziemy. Turniej planetarek. Chciałbyś zagrać? Możemy w każdej chwili zrobić. Czekaj, Xerxes kupił pierwszy Medal of Honor. Ale mówisz o pierwszym Medal of Honor na PlayStation? Czy to Medal of Honor, które był... Akcja toczyła się bodajże w Afganistanie. Czekaj, że feeling strzelania w medalu jest spoko. Tak, no dużo lepszych jest strzelanek moim zdaniem. Dobra. I jak ktoś to ogląda, to uwaga, uwaga. Mam trzy klucze do tej gry, Into the Radius. Jak gracie na Questie, albo nieważne, jak gracie na Steam VR, to możecie się o to ubiegać. Tylko nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Dobra, Medal of Alo Alo. Idziemy. Spodziewam się absolutnych bzdur, głupot, bez sensu, tragedii. Skończymy to, wywalimy, zwolnimy 170 MB i do normalnej gry, czyli Career Command. W karierę chyba pogram. Beneku chce, kto tam jeszcze chce? Marek chce? Na pewno gracie? Opa. Oculus z Facebooka, Electronic Arts. Welcome to Medal of Honor. Yeah. Above and beyond. Z góry i... Ale bym se wyżywał się wulgarnie, ale dzisiaj jest stream rodzinny, uczymy się o II wojnie, oczyma Amerykanów. Tak, meda, Mikusieke, bardzo ładny. Uwaga, tutaj ludzie żygają. Jestem ciekaw, jak chodzi na questie. Tak? No dobra, mamy nową, skończyliśmy pierwszą misję. Nie pamiętam niczego, to były jakieś bzdury. No, też tak umiecie rękami. Główne menu. Kontynuuj kampanię. So, Monsieur Metz, you wanna make a deal? The only thing he'll tell us is Juliet is on a train. Train bound for Berlin, no doubt. You're going to need to fly. Luckily, I know someone who owes me a favor. MP, please find out where Captain Riley and his plane are. Then get this group there on the double. Tak było właśnie. Tak było podczas II wojny. Ciekawe, czy tutaj ci weterani płakali, że dokładnie tak się to działo wszystko. Czy Witold był testowany? Nie, myślę, że go nie kupić. Bo mam akurat... Zwolniły mi się pieniądze, bo oddałem Into the Radius. Okej. Okay, jest teraz misja z... interaktywność. Tak było. Brothers over here and they worry about us. Being scared. Deceptive kids. So, what lies are you telling them? No lies. I'm telling them there are times when we really miss home. And there are times when we're all scared. But I'm also telling them chyba oni nie są ważni dla fabuły. No musimy wejść tutaj i znać kogoś. Nie? Okej. Okay. Tak zakładam. W sumie gra mi podaje, co mam zrobić?
spotkaj się z załogą Chatwortha B-17 Girl. Uwaga. Jak już to jest jedyna załoga tutaj w okolicy. Pomachał do mnie chyba. Tak? Dobra, ja tak dobra, jestem głupi. Jestem znacznik jak dla debila. Tak, nie zwracajcie na niego uwagi. Ja sobie pójdę. O, dobra. Lieutenant, would you mind passing me the pointer? Kurde, kurde. Mam nadzieję, że to gra jest... Tak, osoby z problemami czują się w normalnym życiu. Merci. Believe me, that is something Germans always do. Juliet has been placed on board the Black Forest Express. Oh, Boże. She's going to take her to Gestapo headquarters in Berlin, where she will be interrogated by experts. It's a one-way trip, I'm afraid. The train leaves at precisely 0800 every morning, speeding towards Berlin at 120 kilometers per hour. Oh, this feels like the world's worst math problem. Which means that in 6 hours, this train of yours should be right about here. Which is not far from a weapons factory our group is bombing. Can we get a ride? Please. Look, today's mission is not a milk run, son. In fact, it's the most dangerous one we've ever been assigned. The Luftwaffe, they'll have their best squadron right here on the perimeter. We get through there, hell, it's Black City for miles. We lost over 100 planes the last time we were in the area. And now, why not delay your repairs? Sit this one out. Because we're all in this together, Pierre. Louis. On top of everything else, it now appears you need to find a way to catch a speeding train. Ten course. Get us close to here, Fort Schmierzen. Looks like they have a motor pool where we could liberate a vehicle. This is all about saving someone? A resistance fighter? Yes, sir. All right. It'll be a wild ride, but we'll get you there. So, the plan is to go on what appears to be a fatal bombing run, filled with enemy fighters and flak. Tak ten żandarm jest... Then you jump out of the plane. And Louis, you're coming with us. Mordy są w sumie nie najgorsze, tak teraz patrzę. Harry Potter też spoko. Co jest? Everybody keep their wits now. Louis, you can't be serious. Oh, but I am. Oh, you wanker! I want to play to Switzerland. Oh, brilliant plan. I can't walk. Are you gonna carry him? Oh! Nie wiem, co się dzieje, tak szczerze mówiąc. Co to jest? Aha. Jezu. Jezu, co tu się dzieje? O Boże! Nie, dobra. To był co, zdrajca w końcu? Matko Chrystusowa. Tak było z Sikorskim pewnie. Sarge is making sure Ollie is getting the best care possible. Although, medics often make the worst patients. The colonel says he'll make a full recovery. I hear Louis will live too. Good thing for him, you only shot him in the leg. O, coś mogę jej robić. Aha. Okej.
Eksperymentuj z arsenałem. Ci biedni Niemcy, którzy są... To jest to, co z tymi Niemcami robili, kiedy właśnie ich zgarnęli. Brali ich do niewoli i zapraszali tutaj. With an incredible 1,200 rounds per minute firing rate, it is a weapon of unparalleled lethality. Nie da się przeładować. A mount to fire. W sumie to mecha... Aha. Jeszcze konwencji geniewskiej nie było, nie? Więc spoko, teraz tak, co? Into turret mode by deploying its bipod. Once it's stabilized, you get amazing accuracy, perfect for covering corridors or even taking out enemies at long distance. Get on the move again by grabbing its offhand grip. Dobra. Once you get to Fort Schmierzen, it's critical you reroute Juliet's train to buy yourself some time. Model mi zbudowali. Juliet is on the Black Forest Express. It's famous for staying on schedule and never being late. Jest druga wojna. Start. A flak cannon. Their quad barrels deliver instant death with the squeeze of a trigger. I hear they're putting them on trains now to prevent strafing from allies. Tak, ciu. The ME-109, backbone of the German air defenses. These fighters will swarm the Chapworth girl as you approach the target. Be prepared for extremely heavy weapons. Że to jest tak głupie wszystko. To coś jest ciekawego, moment. Fort Schmierzen is a central hub for many of the German units along the Siegfried. O kurde. If you find yourself in a fire, you can use one of these supply carts as portable cover. Aha. Give it a push. Mogę tylko puszować, nie mogę ciągnąć. Okej. Tylko to wykrywa chyba tylko miny. Well, the Chatsworth girl has a bombardier. It might be a good idea to familiarize yourself with how the Norden operates. Just in case. Start the practice run. Dobra. Zanim psychicznie zwariuje tutaj. Uratujemy Julietę, tak?
gdzie mój czatek jest tutaj. I przeżyj teraz strefę zrzutu. Uwaga, zaczyna się, jak na wojnie. A, moment. We're closing in on the factory. Enemy fighters are out there. Everyone look sharp. Lieutenant, the guys up front could use your help. W sumie zaczyna się robić spoko, tak? O Boże. Dobry. Luftwaffe spotted. Fighters headed our way. Ty, ale jak mam kierować góra-dół? Moment. Ty, jest jakiś problem jeden. Mogę tylko... O Jezu, to jest takie proste, dobra. Raz. A ty to strzelasz czymkolwiek? Dobra, teraz widzę, jak to działa. Nie jest istotne, czy patrzę przez to. Muszę patrzeć tutaj, jest jakiś... Czy mogę swoich stegować? Nie. Zróbmy ten... Tylko my przeżyjemy, znając życie. Lubią blisko latać siebie, widzę chłopaki. Takie napięcie, kolejny. W sumie tak, amunicja nieskończona, tak? Aha. Baterie do kontrolerów, ale mam na szczęście dużo baterii do kontrolerów. Ciekawe, czy to można skończyć na przykład, żeby wszystkie przeżyły, ale szczerze nie sądzę. Żyjecie sobie, robią takie nudy straszne. Czekamy, aż dalszy będzie cyrk z Niemcami. A checkpointy w ogóle. Teraz tak. I chyba ta sama mechanika, nie? Że gdzieś jest... Czat trochę z boku. O. Oni wlatują w nas dosłownie. Czy gra jest długa? Niestety tak. Coś tu z nim tak. Jest tak niewygodna pozycja, ale takie jest życie, podejrzewam. Jak oni latają po prostu, Boże. Okej.
Tak właśnie było w trakcie II wojny światowej. Przelatywał przez okno Messerschmitt. Mi się wydaje, że tymi smugowymi trzeba bardziej celować niż czymkolwiek. Mam nadzieję, że w końcu pozwolą mi skończyć i odejść od tego cyrku. O kurde, muszę przegrać. Ty, czyli okej, ma wszystko znaczenie, dobrze. Kurde. Dobra. Niestety jest gameplayowo. Będzie ciężkie, nie mam pojęcia jak z tego strzelać, muszę się jakoś... Oho. Totalnie niewygodna pozycja. Ani to jest siedzenie, ani klęcze. W tym momencie leżę prawie na brzuchu. Nadal nie wiem, co mam robić tutaj. Ja mam pewien, że to jest dorsal. Ale zakładam, że tu nie mogę wejść. Ty czat znacie się na angielskim? Halo, gdzie jest mój czat? Coś się psuje na wojnie twardym. Tak, wiem. Przepraszam. Wieżyczka. Okej. To jest wieżyczka? Okej, tutaj, dobra. Boże. Muszę patrzeć tam, gdzie chcę strzelać. Ktoś miał fantazję tutaj. Tylko czemu nie mogę nic trafić? Jakby co w tym momencie steruję wzrokiem, jak w jakimś apaczu.
Kurde. To jest spoko dla dziecka, ale niestety męczy to strasznie. O Jezu. Teraz zacznę to dać. To jest tak, bomby, tak? Otworzyć korbką lub bombowy. Tylko gdzie to będzie? Na jakimś niższym piętrze zakładam, tak? Kurde, nie mam pojęcia, gdzie to się ten... Tu masz problem? To tutaj? Tu są bomby, tak? To jest korbka. Nie otwiera się. A dobra, trzeba ostro kręcić. Nie mam pojęcia, jakiś domysł był. To? Coś zbombardujemy? Trzymaj się tam. A, stay on target, okej. Boże, co za cyrk. Grab your parachute, okej. Okay. Okej. Okay. Gość ostrzelał, zbombardował i wyszedł z samolotu. O Boże. Okej. Okay. Tak było historycznie. Chwyć nóż, tak? Aha, dobra, teraz będzie niestety... Boże, jaki cyrk tu jest. Sorry, nie wiem jak to było w ogóle. Już sorry, powtórzmy. Pierwszy raz strzelam po przerwie. Dobra, tam się coś kłócą ci Niemcy. Czyli tak, wyciągam pistolecik. Chociaż... Boże, moment. Coś tu śmierdzi, bo jestem...
Teraz sobie przypomnijmy, jak się strzelało. Ten jest twardy. Uber soldat. Słuchaj. Well, hello, lieutenant. Lieutenant, I'm so glad you could drop it. Czas z przodu. Żyjecie? Tak, Dolas dokładnie przyszedł. Czyli tak, przeładowanko wyciągam stąd, wkładam, przeciągam, działa. Jeszcze mam tak, to. To jest chyba celniejsze. Teraz tak, na rączce mam strzykawki, na tej rączce mam. Walcz o rzekę, dobra. Co do... Ty, dobrze, ładnie, ładnie Niemcy strzelają. Trzymaj się, to już to nie jest ta faza, kiedy się uczymy strzelać. Horse to Kabule, co to znaczy? Ciężko na tym poziomie. Dobra, Herr Niemiec. Kurde, przeżył ten trafienie. Sorry, myślałem, że już padnie. O Boże. Okej. To jest piąta śmierć, albo szósta. Zatem musimy totalnie ogarnąć teren. Mam wrażenie, że ten Horst mi blokuje pociski. Ten cwaniak. Że to wchodziło w niego, a nie w pana Niemca. Tak, bo ktoś dostaje. Tutaj aż panu Niemcowi spadł kask. Mi się wydaje, że jego hitbox blokuje mi. Dobra, mniej więcej wracamy do starej, nieistniejącej formy.
Gdzie ten jest biedak? Jakby spał, nie? Oj, robi się spoko. Celowanko przypomniane, przeładowanko przypomniane. Wszystko ok? Niemcy nie potrafią trafić do idącego celu. I to widzę, to jest istotne. O kurde, dobra, to było słodkie. Dobra, idziemy już tylko na broni krótkiej. Tak, jak biegamy, to Niemcy nie wiedzą, co się dzieje zupełnie. Zakładam, że tu jest w ogóle amunicja, ale... Oczyścik, checkpointik. No chyba oczyszczony. Nie bolało na szczęście. Boże, jak oni wyglądają, nie widzicie to? Czy nie ma się co śmiać? Śmierć. Tak, ale... Tu jeszcze była zagadka z tymi nowymi SMG, żeby sam... Oj, teraz tak, gdzie mieszka nasz przyjaciel? Mam się z nim spotkać rzekomo. I tylko on wie, gdzie chciał się spotkać z nami. Chyba, że tutaj. Żeby zabrać... O, tutaj jest punkt, dobra. Lieutenant? Don't you see if you can find some nice clean German uniforms for us. I'll cover the door. Oj, czy takie są społecznościowe akcje? Oj, to było trudne. Well, this almost fits. Czy będzie tak, że jest ciasne w skroku? I hear a convoy. All right, this is our chance. I know you're not much of a conversationalist, but try to keep the driver occupied while I swing around the back. Wait for the signal. Okej, tam jest to, co chcemy użyć. To tak, strzykawki. Regular delivery for Fort Schmerzen. Supplies, paperwork, and the replacement garrison from Berlin. Let's be quick about it. Schnell! Is something the matter? I said schnell! I'm on a schedule and I am never late. Exactly. Schweinhund! I don't know who you think you are, but... Granada! A to ty, co? Sorry. Ech.
O Boże. Trochę operacja wzięła w łeb i postrzelili mnie, sorry. Więc ten. Powtórzmy to jeszcze raz, tylko teraz sprawniej. Okej. Okay. Widzisz, najpierw mi idzie. O Boże, obróciło. Najlepiej wyjdzie taktycznie. Skubany. Wiecie to? Był bardzo ten. Kurde, nie padł. Ty, no dobrzy są. Najśmieszniejsze, że Amerykanie jest wyszkolony. To nie jest prawda. Nie mam pojęcia, co robić. Strzykaweczka. Wojna z dodatkowym chromosomem jest ciężka. Dałbym głowę, że w niego powinienem trafić. Ale... O Boże, to ty? Amunicja. Well, shit. The Third Reich sure loves its paperwork. This is our way in. I'll drive. Dokładnie, Ksentofon, dziękuję za uratowanie mojego frajerstwa. Przebraliśmy się w złe mundury i nie wiedziałem, do kogo strzelać. Wkradnie się do fortu i przekieruj pociąg Juliety. Nie, to żenada. We have the papers. We have the papers. We have the papers. Okay, let's try this. Mam nieść ten, ale nie chcę się nieść. Pa? Wyglądasz jak Niemiec dla mnie. Czekaj, coś tu można? O, swastyki są, super. Nie? O. Oho.
Będzie ta scena z tego, z jak wywołałem drugą wojnę światową. Brzęczy Szczykiewicz. Co się stało? Co się dzieje? Przepraszam, techniczny. Sorry, to jest myślenie teraz. Down the hall. Commandant's office. Jezu, najgorsze jest to, że oni gadają po angielsku, po niemiecku. Boże, nie, to jest taki dramat ta gra pod tymi względami. Spójrzmy w te oczy. Finally, you're late. Hurry up. Bring them to me. Tak to było podczas wojny. Church is desperate. Nie wiem, co mam zrobić. Pięścią? Finally, you're late. Knock his lights out. Boże. Church's desk for the track diagram. It should have the number for the branch line. Jest siódma już? Standing. We're gonna have to improvise here, Lieutenant. Write the number on your hand. Aha, to jest na myślenie. Great. Hmm? Now, if you'll rerun Juliet's training, I'll hide our friend, the commie. Trzy cyfry. Train routing room. To pierwszy raz w życiu, gdyby byliście train. Przepraszam. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Jezu, tutaj chodzi. Boże, obok jest po prostu train routing room. Ty, mogę ich... Ty! Dobra, teraz pokażę, gdzie to jest, nieważne. Ale widzę, że mam cudowną moc. Okej, okay. Jezu, super. Dobra. Jak się tam dostać? I'm worried about the Allies getting a foothold. There's so many places for them to break through. Miles and miles of beach. I tell you, their landing craft may be the one single thing that wins them this war. Und they call it the Higgins Ball, ne? We would be drinking fine German beer in the London pub right now if we had landing craft during the Blitz. Göring thought he could do it all with planes. Now the Allies are building the largest invasion force in history. All we can do is wait.
We've been having trouble with that panel. You really need to mash the button. I think we can hold them there. I'm not so sure. Wherever they choose to invade, we have to stop them on the beach. If we don't... Sorry to interrupt. Lieutenant! A, sorry. Sorry, no mundury się mają prawo mylić, nie? Teamwork. All right, Lieutenant, you take out the fort's artillery while I find us a ride out of here. I know this isn't your first rodeo, but please be careful. Nie wiem, co miał na myśli. Akcentowany, próbujesz zrozumieć tę grę. Okej. To nie jest gra o rozumieniu niczego. Jedną ręką lepiej. Ja mam ptyczki widać czerwone jak... Nie wyszło tak płynnie, jak chciałem. To było dobre, co zrobił. Jezu Chryste! Strasznie wytrzymałe te niemiaszki są teraz, niestety. Tego gra pierwszy jeszcze nie headshotów pewnie. Które jak zapewnie... Jak widzicie... Jezu, czemu sięgam do tyłu z lewej? Jakiś dziwny mam odruch. Co? Powinno go chociaż boleć, ale... Nabieram się na to, że... Dostają i myślę, że już... To jest zagadka, że tutaj można pewnie wypaczyć Niemca.
Staram się nie marnować amunicji, nie? Ale Niemcy, jak się okazuje, mają wytrzymałość nadludzką. Czyli jednak Ubermensch zaczęły... To było blisko. Te sekwencje są spoko, kiedy nie ma tej upośledzonej ekspozycji. To jest całkiem okej. Okay. W sensie, no jest takie jest, tak, ale... Ten kat ktoś chyba dawał. Ale nie wiem co. To przeładować. Aha. Nie chciało się robić animacji. Teraz co? Nie mogę trzymać, przepuścić broń, żeby wziąć rzeczy. To jest dużo archaizmów, kurde, właśnie to mnie denerwowało tutaj. Chyba, że dostałem po stópkach. Możliwe, że po stópkach dostałem, tylko pytanie, gdzie ja jestem teraz? Tutaj. Ty, to jest dopiero tu? Moment, coś tutaj śmierdzi. Zaraz, panie Niemcy. Kurde, dobra. Niby tam na własne życzenie. No, walcz przez bunkier. Czyli tutaj nic ciekawego nie zrobimy.
Okej, to był ten najtrudniejszy moment. Tak. No i to są rozczarowujące momenty. Nie można bić Niemca miotłą. Dobra, i zagadka mówi, gdzie teraz? Może tędy? Tak, tam są jakieś przejścia. No, po prostu się otwiera, Boże. I tyle. Teraz musimy uratować Julietę i będzie misja zrobiona. Takich misji jest ile? 4, 6? Kurde. To jest tak, gdzie tu mam wokół? Coś, tą krzesełko. Tu jest, o, w to krzesełko. Wyjdź z bunkra, tak jest dobrze. Jakąś płynność uzyskaliśmy. Nie umieramy tak często. Następne co? Teraz do koszarów. Czyli musimy zabić wszystkich Niemców, co są na świecie. No. Gdybym miał iść do koszarów, to tędy? Tędy. Zawsze w ruchu, jak woda. Słyszę psy. Okej. Czy mi pistolecik? Amerykanin idzie. Mechanicznie to jest spoko, tak? Bo coś się cały czas dzieje. Tak? A wtedy daleko doszedłem mimo wszystko. A co oni zabarykadowali własne pole minowe? Z własną bazę? Zaminowali, znaczy się? Okej, okay, chyba...
Co jest? Słyszałem gdzieś blisko Niemca. Nie będzie lekka, ale... Nie ma amunicji. Nie ma zdrowia. O! Jezu. Dobra, sorry. Musieli się przygotować na moje nadejście niestety. Czy tak, ostrożnie. Chyba, że gdzieś tutaj zalega amunicja jeszcze jakaś, ale chyba nie. Jak coś, to nie tracimy amunicji, którą wrzucamy. Okej, okay, Herr Niemiec. Teraz... Gra jest w jakimś etapie ścinania potwornego. I w sumie nie wiem czemu. Nie wiem, co się jej stało. Ale chyba jej przeszło już. Żyjecie? Trzeba przeładować, to prawda. Zawsze w ruchu. Tylko 3 latarnie, lampa? Nie. Zero na 28. Poradzimy sobie oczywiście. Rzucało to cień w końcu? Tak, rzuca cień, super, jest, jak się cieszę. Nie znoszę, jak latarki nie rzucają cienia. Aha, dobra, gra sugeruje, żeby zrobić coś tu. Tylko nie wiem czemu, raz mi to podświetla, a... Co to niby jest? Nie, dobra. Ty, podświetla mi teraz wszystkie zasobniki. Aha, żeby złapać wygrywacz min. Moment, Jezu. Moment.
Okej. Jak w MGS-ie. Jedynce. Tak, tak jest na wojnie właśnie, tak było. Że Niemcy przestali... Wojna rzeczywistości rozszerzonej. Wspaniałe przygody, nie? Tylko teraz mam wykrywać min zamiast broni, ale... Found our ride, Lieutenant. Let's get down to the motor pool. Motor pool, czy to jest jak six pool, tak? Zwróćmy uwagę, że jest emergent. No właśnie to, co ty się robisz? Jezu, gość. Aha, wszystko jest pełne, sorry. On tu Niemca musiał zneutralizować i tak dalej. Okej, kolejna faza, kiedy mamy dwie klatki na sekundę, właściwie ja mam. Poradzę sobie z tym, kurde, już. Secure the ride. Oho. Coś się kaszani. Biedni Niemcy. Co tam, czyści gaźnik? Jest jak w MGS-ie trójce. Tak, już jestem na motocyklu? Halo. Nie wiem jak się wsiada, jestem... Co do diaska? Chan. O, dobra. No. Żyjecie? Nie wiem, czemu nie siedziałem z tym karabinem w tym wózeczku, w przyczepce, tylko jak wieśniak za nim się przytulałem. Excellent work, Lieutenant. We'll come back for Oktoberfest when this war is over. We're going to cut straight through the forest to catch up with Juliet's train. Coś widzisz? To jest tak ciemno jak... I'm not gonna stop. Get out of here! I have a train to catch!
To nic nie widać, nie? Jest ciemno jak... Nie wiem, co tu się dzieje, ale... Tu mam lampkę. To chyba to jest... Tak było na wojnie II światowej, że chodzili powstańcy z takimi... Jakbym tę grę miał jako dziecko, to byłoby super, ale... Nie wiem, czy jest sens nie strzelać. Niemcy wysłali chyba całą dywizję. Dwóch gości na motorku. Rozwala, kurde, wszystko. Bo ich za szybko zabiłem. Co oznacza, że... Tam jacyś Niemcy mieszkają, więc... Okej. To był groźny moment pewnie, ale... Ale zdechli. Okej. To jest dużo czasu w grze. Jakiej pozycji? Czytałem kiedyś... Niemiec z pistolecikiem biedny do nas strzela. Jedyne, czym mogą walczyć, to małą ilością FPS-ów w tym momencie. Aż zniknęli, Boże. Żyjecie?
Nie wiem, co powiedzieć. Tak było na wojnie właśnie. Kurde, gdybyśmy mieli taki motocykl w Polsce, to byśmy, kurde, przez całą Warszawę przyjechać i nie ma Niemców w Warszawie. A teraz jestem tutaj, tak? 7. Widzieliście to? Wybuchające motocykle Hitlera. Czy nie mogę? Ty, no dobrze, w ogóle, co za numer, że muszę siedzieć z tyłu. Bo co? A, dobra, okej, okay. Sorry. Akurat gra sprawdziła. Po drzewkach i jedziesz. Jak to, you alerted the train? Co ja zrobiłem, niby moment? Miałem skoczyć, tak? Sorry, nie zwróciłem, nie zobaczyłem tego zupełnie. Aha, ogół. Nie potrzebuję, że trzymałem tą broń. Misje w pociągu są zawsze w grach spoko. Łódka niemiecka. Uwaga. Gdzie nie wszyscy Niemcy byli źli, powiedział. Ticket to Ride, nawiązanie. Walcz do Juliety. Co to za zabawa, kiedy nie możesz zabijać? Bliźniacy, nie? Który z was to Wojtyła, nie? Albo który z was to Ratzinger? Hej. Beczki. W sumie, będą wiedzieć, że jestem, kurde, zły? A. Amunicja jest. Szyby się tłuką. Wagon numer jeden. Ta misja jest spoko. Ty od razu wstał i wiedział. Tak, kurde, pobudka niemiecka. Jak stare Virtua kopy.
Trzcina straszliwie. Jestem ciekaw, jakby wersja na Questa działała. Ładna mimika. Sorry, coś mnie obróciło. Zaraz. Obróciło, muszę iść tutaj. Palenie zabronione, ciekawe. Wtedy nie było zabronione jeszcze. Dobra, zacznijmy się bawić konkretnie. To jest strzelba, nie, chciałem... A, dobra, myślałem, że jest CKM jakiś, przepraszam. Skoro na przykład iść dachem, coś takiego, kurde. Kawał solidnego szkła. Gdzie jesteście? Żyjecie? Dobra. Tak, solidne. Okej. Chyba jest szczęśliwy, nie? Te gminy są świetne. Gdzie ten kucharz, co to ten kelner, czy to jest? Jezu, ale jedzenie w wiarze jest świetne. Ty, widzicie te takie łódka, takie duże? Jakie ziemniaczki eleganckie, podsmażane, selerek. To robił ktoś z pasją. Nie mogę tego zabrać niestety. Ale tak, lepsze niż prawdziwość. Teraz najlepsze. O Boże, piękne, nie? Niestety mamy misję tutaj. No co jest? Ty. Na prawą ręką, dla praworęcznych drzwi. Mańkuty. Ty. Jeden strzał. Teraz ja jestem... Kurde, nie wiem, jak tam są rangi. Zaczynamy się rozgrzewać. Że w grze nie ma HP. Jest, używamy tylko. Lieutenant,
Gestapo sent a distress call. The German High Command has diverted a squadron of Stukas your way. Their orders are to stop you, even if that means derailing the train. O Boże, amunicja! Tyle, jeśli chodzi o rozgrzanie się. Boli. Za pierwszym. Jest to będzie scena z wyklejeniem pociągu, tak? Ach, ostatni. Dobra, Niemcy, przyjaciele. Lieutenant, the Gestapo sent a distress call. The German High Command has diverted a squadron of Stukas your way. Their orders are to stop you, even if that means derailing the train. To make an attack run. You need to knock them out of the sky. Keep heading to the back of the train. You should find a flak cannon on one of the flatbed cars. Cóż za przypadek. Może czołgiem? Żyjecie? Jest jaka akcja. Czemu spadłem na proste nogi? A dobra, nieważne. Stało się, boli. Sorry, wystraszyłem się Niemca. Ale jest achievement. Przepraszam. Halo? W sumie... Nie? Co, musiałem się dobić? Tak jak w tym, jak w pożegnaniu z bronią, nie? O Boże. Pojęcie, jak tu się wchodzi. Jestem pierwszy raz w życiu. Po tym? Kurde. Okay. To znowu głową strzelam, tak? Boże, okej. Okay. Matko Boska.
są nieudaczni ci Niemcy niestety. Boom. Jakby tak dalej poszło, to by wojna była tak... No tam idziemy, tak? Dobrze, żeby nie przeszkodzili, jak wtedy strzelałem. W sumie im powinno zależeć, żeby nie strzelali, żeby... Bo przecież oni zginęliby. Spoko. Ty. Ojej. Przepraszam. Zapatrzyłem się w jego piękną twarz. Żyjecie? Gra prawdopodobnie coś ładuje. A. Serce mi się zaraz uspokoi, więc nie będę używał zdrowulek. Są pewnie sekrety, nas to nie interesuje zupełnie. Ciekawe, czy Julietta będzie zdrajczynią. Trzeba będzie ją zabić, to jak tego... Kurde, Piera, czy jak on tam się nazywa. Co do? Wow. Tak jak w X-comie, dokładnie. Sorry, to było słabe, więc chciałem ich tak taktycznie, elegancko. To jest najlepsza rzecz w tej grze, tak? Dobrze pamiętam? Nie, już nie działa, okej. Ustawić tu stopy. Pro! Sama byś to zrobiła, ale sorry. Thank you, Lieutenant. Your arrival provided the perfect distraction I needed to break. How is my sister? Hello? Hello? Sergeant, it's Juliet and the Lieutenant. How is Manon? She's going to be fine. Listen, we have a new pressing issue. You're on a collision course with a southbound train loaded with fuel and ammunition. Co za pech. We're going too fast to jump. We'll have to decouple the cars. Hurry. Uncle Marcel taught me a thing or two. I'll go and separate us from the train. You hit the brakes to slow us down. Okay. Solidne niemieckie. Chcecie flagę?
Et voilà. Dobra, druga misja skończona. Ile z tych misji? 4 czy 6? Sorry, macie jakiś tam poradnik Gola? Julieta uratowana. Thanks for the pickup, sergeant. Anytime, kid. Jezu, Komorowski, tak. Czy pan krętofon? Let's get you back to your sister. Juhu! I... A, nie mam więcej. 16. Tyle. Było całkiem słodko. Tak, mam jedną misję zrobioną. Będziemy tak po misji i tak dalej. Ile mamy? Z 10 godzin już materiału? Człowiek rozgrzany. Musimy to skończyć. Jutro też będzie i tak dalej. Głupie to strasznie. Niektóre momenty są spoko, ale ogólnie tylko na jakimś bundlu czy coś. Ciekawe, czy tak samo dużo straciło na queście. Bo jest wersja na questach, nie macie kompa, który tego tak nie pociągnie. Mój komp to jest cina. Co to? Tylko ciekawe, tych misji jest. Dobra. Tutaj tak, żegnamy się. Tak. Czy można w ogóle wyjść oficjalnie z tej gry? Tak, mój squid. Jezu, super. Czyli gra była tylko pod wpływem. O czym mówisz, Kul? Jakim wpływem? O, dobra. Więc tutaj cięciu. Misja numer 2 skończona. Mm-hmm. Mm-hmm.